Dzień dobry Państwu. Kamil Klimczak. Witam w kolejnym Komentarzu Narodowym na antenie Chrobbrego Szlaku. A no znowu jest co komentować. Znowu jest co komentować. Jeden temat jest naczelny, bo on nie schodzi z czołówek wszystkich serwisów, y, komentarzy od prawa do lewa i od lewa do prawa. No chodzi o to, że będzie zaostrzana walka klas. Walka klas. Y, tym razem zaszczepionych z niezaszczepionymi już nam się zapowiada taką walkę klas. No, szczepionki, szczepionka niby już jest, ale jeszcze nie dopuszczona do obrotu, niby już są dostawy, mimo że produkt no, nie jest zatwierdzony, tak. Nie jest zatwierdzony przez instancje dodajmy, europejskie, um, unijne, bo od nich jesteśmy zależni, tak, jesteśmy bardzo suwerenni. Te reszty, tych resztek suwerenności, teraz pijarowo bronią pisowcy, myślę, zobaczymy, jak długo. No ale o tym eksperymencie, którym mają być szczepienia, bo proszę Państwa, jeszcze nie zdarzyło się w historii, żeby jakąkolwiek szczepionkę opracowano w tak błyskawicznym tempie, i nie zdarzyło się jeszcze przecież, żeby tak szybko jakąś szczepionkę opracowano i jeszcze do tego dopuszczono do obrotu. No i oczywiście mówi się nam. Wmawia się, że szczepionka jest całkowicie bezpieczna, że nie ma praktycznie żadnych przeciwwskazań, no tylko kobiety w ciąży nie powinny, i tam ewentualnie um, dzieci poniżej 16 lat. To jest bardzo ciekawe, bo przecież większość szczepionek, przecież z czym nam się kojarzy szczepionka, zazwyczaj szczepi się, właśnie, zazwyczaj szczepi się właśnie najmłodszych, szczepi się dzieci, szczepienia u dorosłych to jest dość rzadkie zjawisko. Czyż nie. A teraz mają być masowe szczepienia, dodajmy dobrowolne. Jak to z tą dobrowolnością? O tym za chwilę. Generalnie, niektórzy właśnie, ktoś mi tam zarzucał pod którymś programem, że upodabniamy się, nie wiem dlaczego w liczbie mnogiej, bo jak widzicie, ja tu jestem sam. Upodabniamy się do pewnego manipulatora. No, chodziło o Krzysztofa Woźniaka Atora. Szczerze mówiąc, ja filmików Atora do tej pory nie oglądałem, ale stwierdziłem, że skoro, skoro prawda twierdzą, że zniżam się do tego poziomu, no to postanowiłem, że zobaczę, do czego się zniża. Muszę Wam powiedzieć, że Ator w paru filmach ma dość specyficzną formę przekazu, ale na parę rzeczy zwrócił dość istotną uwagę. No, ale może zacznijmy od tego, co no bo tu. Tu rządzący nam się rozmijają bardzo diametralnie w zeznaniach. Mianowicie tak, najpierw mówi się 50-60% ma być ma być wyszczepionych. Minister Zdrowia wychodzi i mówi no musimy całą dorosłą populację zaszczepić, czy 31 milionów. A do tego mówi się, że będziemy szczepić milion osób miesięcznie to będzie taka maksymalna przepustowość tej całej infrastruktury czyli pewnie na początku ona będzie mniejsza bo tam będą różne choroby wieku dziecięcego I, i i z trzeciej strony z kolei mówi się no do wakacji jak prawda wszyscy tłumnie ruszymy no to będzie dobrze to ja chciałem zauważyć że do wakacji w najlepszym wypadku Zaszczepi się 6 milionów osób. No powiedzmy, że połowa Polaków chce się szczepić. Taki jest mniej więcej ten rozmiar powiedzmy zainteresowania tą szczepionką. No to, to się generalnie nie zgadza. Zaszczepimy 5, już będzie całkiem fajnie. Ale podobno musimy zaszczepić 15, 16 czy tam nawet 18 milionów, żeby generalnie wszystko mieć pod kontrolą. Ehm... Tutaj generalnie różne ośrodki, znaczy różne osoby z tego samego ośrodka, ośrodka rządowego, podają różne dane, całkowicie ze sobą sprzeczne. No panowie moglibyście uzgodnić zeznania, zanim pójdziecie do mediów. I proszę Państwa, no tu, tu co budzi wątpliwości, że nie ma żadnych przeciwwskazań absolutnie. No, ciekaw jestem, czy zbadano działanie tej szczepionki, nie wiem, u ludzi, u ludzi w wieku podeszłym, u ludzi schorowanych, czy chociażby interakcje. Potencjalną z lekami, bo są ludzie, którzy przyjmują no, różne leki, yy, i to być może wywoła jakieś skutki uboczne. No, są liczne, większość szczepionek ma dość liczne przeciwwskazania do szczepienia. Chociażby trzeba być zdrowym, trzeba być po prostu zdrowym. Yy, no i, i yy, yy, tu też budzi wielkie wątpliwości szczepienie ozdrowieńców. Po co ich szczepić? Oni już mają odporność. Oni nabyli odporność po przechorowaniu tej choroby. To co prawda, no wiemy, to nie jest ospa wiatrówka, że raz się w życiu ją przechoruje i nie można już się zarazić, no ale na jakiś czas ta odporność jest. Ale nie profesor Horban mówi, nie możemy ich dyskryminować. Jak dyskryminować? Ludzie, przecież mówicie, że macie możliwość szczepienia miliona osób miesięcznie, więc żeby osiągnąć ten cel ministra niedzielskiego. Yy, zaszczepić 31 milionów, to potrzeba ni mniej, ni więcej ponad 2,5 roku. No chyba, że nie wiem, yy, zastępy szczepiących spadną z nieba nagle. No to po co szczepić tych ozdrowieńców? To jest, yy, skoro to jest tak potrzebne i niezbędne, to po co ci ozdrowieńcy mają, mówiąc kolokwialnie, zajmować miejsce w kolejce i zaszczepy na końcu? To, to nie ma sensu, absolutnie, absolutnie. to nie ma sensu. No, powiem więcej. No, mówiłem, że szczepienia mają być nieobowiązkowe, ale no, czekamy na to z niecierpliwością. Ma być przedstawiony system benefitów dla Wszyscy zachodzą w głowę, co to ostatecznie będzie. No, ja to nagrywam jeszcze przed ogłoszeniem tego projektu Strategii Szczepień. Ten projekt może się jeszcze tam pozmieniać, więc, więc powiedzmy takie podsumowanie tego projektu za jakiś czas, bo to wiecie państwo, pierwsze reakcje pierwszymi reakcjami, ale potem może przyjść dziś dyspozycja chociażby z zagranicznego ośrodka kierowniczego, że ma to wyglądać trochę inaczej. Więc to... Więc to jeszcze moim zdaniem to, co zobaczymy, to nie będzie ostateczna wersja. Zresztą u nas wszystko jest tak z dykty i paździerzu, się zmienia po prostu jak w kalejdoskopie. No, ale co oznacza ten system benefitów? Że niektóre osoby nie będą podlegały pewnym obostrzeniom. No, czyli, że tam nie, nie będą musiały nosić maseczki pewnie, czy będą miały ułatwienia w podróżowaniu. Co to oznacza, proszę Państwa? No, apartheid. Sanitarny apartheid. Nie zaszczepiłeś się, bo nie ufasz temu specyfikowi, bo nie jesteś pewien, czy to ci nie zaszkodzi, bo to było wprowadzane w ekspresowym tempie, nie przebadane. Więcej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za e, uboczne skutki stosowania tego preparatu. No to zostajesz obywatelem drugiej kategorii. Tak, to. Realnie wygląda, proszę państwa, yy, mogliście mówić jeszcze kilka miesięcy temu, a to są teorie spiskowe. To nie są teorie spiskowe, to są deklaracje miłościwie nam panującego nierządu. Tak, tak, proszę państwa, to jest segregacja tak się teraz przez aktywiści tego Black Lives Matter różne akcje organizują tak się sprzeciwiamy różnego rodzaju dyskryminacji ze względu na różne rzeczy a co to jest jak nie dyskryminacja ze względu na stan zdrowia dyskryminacja ze względu na to że w obawie ktoś w obawie o swoje zdrowie nie chce się szczepić no bo wiadomo, to jest wielkie dobrodziejstwo. Ja nie jestem przeciwnikiem szczepionek jako takich, no ale wprowadzanie taki, w takim tempie, bez wielu wymaganych w normalnym trybie badań, bez odpowiedzialności, powiem więcej. No, wiemy dobrze, nie trzeba być geniuszem i specjalistą, żeby wiedzieć, że branża farmaceutyczna jest jedną z najbardziej zdegenerowanych. Na świecie. I yy, yy, myślę, że jeśli koncert farmaceutyczny zapewnia, że, że coś jest w pełni bezpieczne, należy brać to w bardzo duży nawiest. Tym bardziej, że chociażby Fizer był już karany za różne swoje postępki. Więc yy, proszę Państwa, to, je, to będzie segregacja. To będzie sanitarny apartheid. Tak to trzeba jasno nazwać i trzeba zadać sobie pytanie, czy tego chcemy. Połowa Polaków podobno nie chce się szczepić. No, myślę, że teraz zostaną zastosowane różne mechanizmy nacisku, żeby i również ogłupiająca propaganda, żeby ten stan rzeczy zmienić. Obawiam się, że niestety na przykład powiązanie. Szczepienia na COVID z chociażby, chociażby z wypłacaniem jakichś świadczeń socjalnych w sytuacji kryzysu wywołanego przez rząd, przez rząd pod um, pretekstem koronawirusa, spowoduje, że dla wielu ludzi będzie to po prostu kwestia e, no, przeżycia, życia i śmierci. Oczywiście, zaraz pewnie pojawią się jacyś ludzie, którzy będą mówili, że to foliarstwo, jest spiskowe. Szczepionka jest wcale nie groźna. Poczekamy. Proszę Państwa, poczekamy, zobaczymy. Ja nie dowierzam absolutnie yy, tym wszystkim deklaracjom i jeśli się stosuje takie, a nie inne metody już przy. Przy tym szczepieniu, no warto, warto zauważyć, że przecież osoby zaszczepione, to nie jest tak, że wirus ich się nie ima. Wirus, wirus jak najbardziej może wnikać w te organizmy. On nie będzie powodował choroby, on będzie nieskuteczny, ale oni na przykład będą mogli to roznosić. Przecież maski podobno nosimy dla innych, a nie dla siebie. No to, no to właśnie ci niezaszczepieni będą bardziej narażeni. No ale jak wiadomo, kto się nie chce szczepić, jest yy, kretynem, bandytą, anarchistą, jest nieodpowiedzialny. Właśnie mnie to zawsze śmieszy, kiedy te libera liberalni politycy, publicyści, liberalne media, teraz, żeby osiągną, żeby ich mocodawcy osiągnęli jakieś cele. Bo to jest, to jest ewidentnie jakaś operacja szersza, która ma drugie, trzecie, czwarte dno. Yy, Używają tych pojęć, które są nam prawicowcom takie bliskie. Solidarność, odpowiedzialność co dni solidarności, kwarantanna narodowa. Normalnie przecież te pojęcia i te przymiotniki były wykreślane ze słownika. No, a tu, jak widzimy, jak trzeba uderzyć w czułe strony, to się ich używa. Y no, tak jak powiedziałem, oczywiście pojawią się też specjaliści w rodzaju profesora Simona, który już moim zdaniem powinien zniknąć z mediów, jeżeli dla niego cmentarze były takim zagrożeniem śmiertelnym, a strajki kobiet nie. Co już dla każdego zdrowo-myślącego człowieka powinno być lampką alarmową, że tu jest coś nie po kolei. No, ale będzie oczywiście znieważał i obrażał wszystkich tych, którzy nie będą chcieli poddać się. Temu eksperymentowi, eksperymentowi medycznemu, tak, to będzie eksperyment medyczny. Pytanie, czy jeśli, jeśli ten opór będzie skuteczny, czy yy, będzie zaostrzenie się yy, powiedzmy tej całej sytuacji. No. Powiedzmy tak, że jeśli te 40 czy 50% Polaków chce się szczepić, no to wyszczepienie ich zajmie Panu Ministrowi niedzielskiemu według tych deklaracji, które rząd składa, około roku. Więc no, być może przyszły rok będzie jeszcze rokiem spokoju, ale no potem co, proszę państwa, już lewica ustami swojej rzeczniczki pani Żukowskiej. Przecież ci aktywiści lewicowi krzyczeli moje ciało, moja sprawa. Okazuje się, że nie do końca, jeśli chodzi o COVID. Bo to powinno być według pani Żukowskiej obowiązkowe szczepienie. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Podkreślmy jeszcze raz, preparatem nieprzebadanym według standardowych procedur. A wiemy, że i te preparaty normalnie badane czasem zdarza się, że mają skutki oboczne, które dopiero wychodzą w praniu. A tutaj nie przepadano bardzo, bardzo, bardzo wielu aspektów przecież. Pytanie, czy być może zastosuje się jakieś bardziej twarde środki, nie wiem, zwalnianie z pracy osób niezaszczepionych, z, może jakieś grzywny dla tych, którzy będą foliarskie treści tak właśnie nazywane pogardliwie szerzyć? Może będzie się ich zamykało do jakichś obozów reedukacyjnych. Ja tu tak sobie snuję, ale to naprawdę to naprawdę co jeszcze w wakacje wydawało się nam takie nieprawdopodobne, nawet po, po tej pierwszej fali, po tych wszystkich absurdach, których doświadczyliśmy, to takie rzeczy wydawały nam się absolutnie czymś nierealnym i niemożliwym, jakąś właśnie teorią spiskową. A to się dzieje. To się dzieje i to za chwilę będzie, yy, 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 będzie wdrażane. Nie tylko administracyjny przymus, dzielenie ludzi. Będzie dzielenie, yy, taki właśnie, jak to mówi Grzegorz Brown, stan wojenny w outsourcingu. Tak, będzie napuszczanie ludzi na siebie. Będzie, yy, prawda, o, a pan szczepiony? Nie. O, tu proszę się obsunąć, proszę stąd wyjść w ogóle. Ja panu nic nie sprzedam w tym sklepie, proszę wyjść stąd, nawet jak pan ma maskę, sio. To jest realne, to jest realne. Przecież kto, kto by się spodziewał, że za brak maski będzie jakiś mm, sprzedawca wypraszał, czy nie wiem, nie sprzeda w godzinach dla seniorów, komuś to widać, że po prostu, no nie wiem, potrzebuje tego, nie wiem, butelki wody, bo pić mu się chce. Tak, do tego doszliśmy, do takiego stanu nienormalności yy, doszliśmy. Yy... Myślę, że teraz opór jest jak najbardziej, jest jak najbardziej celowy i to taki opór, opór nie tylko deklaratywny, ale, ale również, również, no jakby realny. Przygotowanie się na, no pewne zwarcie z machiną państwową i z machiną tej lemingozy. Która nie ma teraz już barw politycznych, bo Lemingoza przywykło się, że mówimy na wyborców platformy, Lemingoza teraz nie będzie miała barw politycznych, będzie miała barwy prawda, tego preparatu medycznego. No niestety do tego doszliśmy. No, trzeba starać się jednak yy, to, do tej Lemingozy podchodzić łagodnie, bo niestety niektórzy podchodzą pogardliwie i Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi w tej całej operacji manipulacji społecznej. Żebyśmy zaczęli sobie skakać do gardeł maseczkowcy z, z niezamaskowanymi, zaszczepieni, z niezaszczepionymi i tak dalej. I tak dalej. Um, proszę Państwa, naprawdę, naprawdę jesteśmy w bardzo niewesołej sytuacji. A jeszcze jedna ciekawostka. Obserwując chociażby tą. Taką tak zwaną średnią, to co, to co rząd nam deklarował, że no, jeśli poziom zakażeń spadnie poniżej takiej a takiej ilości na 100 tysięcy mieszkańców, no to będą luzowane obostrzenia. No Proszę Państwa, zaczynamy chyba osiągać ten poziom. Dzisiaj w poniedziałek, 7 grudnia, jest najniższa ilość zakażeń od. Bardzo, bardzo dawna, 4,5 tysiąca zakażeń. Dodatnich testów PCR, ok. Yy... I tak naprawdę, no, oczywiście, tam już miłzni już decydenci deklarowali, nie do, do świąt nic nie ruszamy. To jestem bardzo ciekaw, czy na święta zostanie to poluzowane. Yy, czy być może śruba będzie jeszcze dalej przykręcona, bo głupie polaczki. Bo niestety ci ludzie tak o nas myślą, naprawdę, to jest takie myślenie piłsudczykowskie, że Polaki, Polacy to naród idiotów, więc... ogupie głupie Polaczki jeszcze pojadą na Sylwestra i na ferie, deklarując to jako wyjazd służbowy, jak wiadomo, no hotelarze mając nóż na gardle, to no co, klient podpisał? Podpisał, no to... Yy, no to... Yy, to jest jego odpowiedzialność, my dopełniliśmy jakby formalności. To będą się na to zgadzać. No, no, i, no i proszę Państwa, właśnie będzie się, będzie się utrudniało życie, i może ja myślę, że 90% Polaków dostosowuje się do tych różnych absurdów, mniej lub bardziej, ale w takiej ogólności dużej dostosowują się, noszą te maski, nie wyjeżdżają, pracują zdalnie. No, ale ma być 100%. Taka jest dyrektywa najwyraźniej. No cóż, to tyle, proszę Państwa, w tym komentarzu, on nie jest taki różowy, no, bo konkluzję trudno wyciągnąć, bo to są wszystko tak deklaracje niedomówienia i półsłówka. Natomiast nie, trzeba w końcu się jakoś przeciwstawić. Nie mówię tu o właśnie jakiejś tam kruszeniu kopii z jednym czy drugim sprzedawcą o Namordnik. Mówię o Rozmowach, uświadamianiu i odporze tej medialnej propagandzie, choćby poprzez wspieranie takich niezależnych mediów jak nasze. I tu się zwracam z takim apelem, właśnie na koniec: o czy to wspieranie finansowe, czy propagandowe poprzez rozszerzanie, czy chociażby takim dobrym słowem, czy modlitwą. Każde wsparcie się nam przyda. Idą ciężkie czasy, bo być może i za nas się wezmą, no bo te treści są. Ewidentnie niebezpieczne, czy to treści epidemiczne, ale również myślę chyba w innych aspektach. Dziękuję bardzo za uwagę.